Goczałkowice na szczycie ogólnopolskiego rankingu. Po raz kolejny gmina została doceniona za aktywne działanie na rzecz poprawy jakości powietrza. Jak wynika z rankingu Polskiego Alarmu Smogowego, w przeliczeniu na liczbę domów jednorodzinnych mieszkańcy złożyli tu najwięcej wniosków w programie Czyste Powietrze. Możemy się cieszyć tymi rankingami, gdzie gminy z województwa są wysoko, ale to się też przekłada na nasze rankingi tych zanieczyszczeń powietrza, bo widzimy, że w tych miejscowościach, w których poważnie podchodzi się do walki ze smogiem, spadają stężenia, liczba dni smogowych w roku spada. Potwierdza to gmina, które jako uzdrowisko tym bardziej zależy na jak najlepszej jakości powietrza. Odczuwa się tą poprawę, aczkolwiek trzeba też mieć świadomość tego, że powiem nieładnie, wystarczy gdzieś jeden budynek, jeden tak zwany truciciel i to już wpływa na i na wyniki pomiarów, i na odczuwanie jakości powietrza w otoczeniu. Coraz więcej mieszkańców jest świadomych tego, że piece trzeba wymieniać. Motywuje ich też wysokość dofinansowania. Połączenie dwóch programów, programu Czyste Powietrze, jak i gminnego programu PONE. Okazało się to w zeszłym roku takim sukcesem, że niektórzy z naszych mieszkańców mogli skorzystać nawet ze 100% dofinansowania do wymiany kotła. W samych Goczałkowicach nadal do wymiany jest około 400 przestarzałych pieców. W innych gminach też jest nadal dużo pracy. Mimo to województwo śląskie znalazło się najwyżej w zestawieniu najaktywniejszych gmin w programie Czyste Powietrze w Polsce. W tej pierwszej setce rankingu także dużo gmin z tych rejonów, które są uznawane za te najbardziej zanieczyszczone, co cieszy, bo to świadczy o tym, że mieszkańcy starają się zmienić to oblicze tych swoich gmin, starają się poprawić tą jakość powietrza i miejmy nadzieję, jest duża szansa na to, że te gminy przestaną wreszcie w tych wskaźnikach zanieczyszczenia świecić, że tak powiem w cudzysłowie, na czerwono. Choć ten sezon grzewczy w regionie można uznać za niezły pod względem jakości powietrza w porównaniu do poprzednich lat, to nadal pozostało jeszcze wiele do zrobienia, tak żeby nazwa programu Czyste Powietrze stała się faktem.